Witam w kolejnym już czwartym odcinku Czerwone flagi u kobiet. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to zapraszam Was. A dziś będzie o tych kolejnych słowach. Te słowa, które usłyszysz z ust kobiety, oznaczają jedno. A jakie to słowa? Na przykład słowa w stylu: mój tata ma fajne auto, mój tata ma fajny dom, albo mój były miał lepszy samochód od ciebie, mój były miał lepszy dom, mój były miał lepszą pracę od ciebie. Co to znaczy? To jest nic innego jak wywołanie poczucia wstydu, ale również jest to nic innego jak brak szacunku. Bo co cię interesuje, co miał jej były? Jesteście teraz w relacji albo budujecie tą relację, ciebie nie powinno obchodzić, co jej była. Jeżeli kobieta to mówi takie słowa w twoim kierunku, to znaczy, że ona po prostu przestaje lub już cię nie szanuje. Powinno być od razu to ukrócone. Nie chcesz słuchać o takich rzeczach, bo po co? Idziesz do przodu, idziesz w przyszłość, idziesz w przyszłość, chcecie coś rozwijać, a nie chcesz słyszeć takich rzeczy, bo porównywanie z innymi ludźmi nie ma w ogóle sensu, a w szczególności usłyszenie to od kobiety. Dlatego od razu na początku zrywaj takie znajomości, po prostu od razu kasuj takie wiadomości, kasuj taką mowę. Jeżeli ktoś mówi coś takiego, to chce w tobie po prostu stawiać się w pozycji, żebyś czuł się gorzej, a nie chcesz budować relacji z osobą, która traktuje cię gorzej. Osoba, która od razu chce cię postawić do pionu. Osobę, która no nie szanuje cię. No tak to wygląda. A więc jeżeli ten filmik wam się podobał, warto takie schematy znać, bo to często ratuje nawet ludziom życie. Dlatego skomentujcie, podzielcie się tym filmem. Niech ten film trafi do innych ludzi, do innych mężczyzn, którzy szukają takiej wiedzy. A na razie pozdrawiam.